Tam jest Tomasz Michałowski, trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w grapplingu kategorii do 80 kg gi. Powiedz, jakie są twoje odczucia, jak ci się dzisiaj walczyło, Tomku? No nie jestem z siebie zadowolony. Poprzeczkę sobie postawiłem oczywiście na pierwsze miejsce, tak jak rok temu chciałem to powtórzyć. Niestety nie udało się w pierwszej walce. Serb odciął mi tlen w dość nietypowy sposób, bo zrobił mi trójkąta, gdzie nie miał żadnej ręki. No ale zrobił to tak mocno, że po prostu no zjechałem, można powiedzieć. Odciął mi tlen i był koniec. No na szczęście miałem szansę się odkuć w walce o trzecie miejsce, bo Serb wszedł do finału. Także no, wygrałem to trzecie miejsce, no ale to tylko tak praktycznie, żeby uratować honor jakikolwiek, bo naprawdę nie jestem sobie zadowolony dzisiaj. Był taki plan minimum. Masz zamiar wystartować na Mistrzostwach Polski w finałowości i kwalifikować się na Mistrzostwa Świata do Serbii? Oczywiście będę próbował, chociaż myślę, że i tak, no ja byłem powołany teraz na tutaj na Odessę w zastępstwie za Łukasza Bagińskiego, który nie mógł jechać. Myślę, że tutaj, no jeżeli nie będzie naszej bezpośredniej konfrontacji, no to trener kadry powoła Łukasza, oczywiście zasłużenie, ale będę cały czas walczył o miejsce w kadrze, skupię się też na jiu-jitsu zwykłym brazylijskim, ale w grapplingu nie odpuszczę na pewno ze względu na atmosferę, jaką było tam widać. To jest niesamowite. Tak. Czyli Mistrzostwa Polski kategoria 8-2 purpur jest ciągle twoja, tak? Miejmy nadzieję. Znaczy tak, jest moje. Dobrze. Dzięki i powodzenia. Dziękuję.